tęsknię za Tobą, Panie. Wiem, że przyjdziesz niebawem. Z głębi serca dziś woła Maranata. Tęsknię za Tobą, Panie. Wiem, że przyjdziesz niebawem. Z głębi serca dziś woła. Panie Jezu Chryste, wpatrujemy się w Twoje święte oblicze. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Ciebie, Jezu, obecnego pośród nas. Uwielbiamy Cię, Pani, za Twoją Matkę Maryję, która jest tutaj dzisiaj pośród nas i wstawia się za każdym z nas. Za tą, która była cała święta. Duszą, duchem i ciałem. Maryjo, prosimy Cię, abyś wypraszała dla nas to wszystko, co dla nas jest potrzebne. Ty wiesz, Mario, czego potrzebujemy do świętości. Ty wiesz, Mario, czego potrzebujemy do naszego codziennego życia. Ty wiesz, jak czasem jesteśmy utrudzeni w tym życiu. Potrzebujemy uzdrowienia fizycznego, psychicznego. Potrzebujemy, Mario, Twojego wstawiennictwa. Prosimy Cię, Mario, abyś wypraszała dla nas Ducha Świętego. Tego, który ma moc i władzę przemienić nasze życie w imieniu Jezusa. Chwała Ci, Panie. Chryste, bądź uwielbiony, wywyższony. Panie Jezu, chcemy doświadczyć dzisiaj Twojej miłości, Twojej potężnej obecności pośród nas. Ty jesteś, Jezu, obecny w swoim ciele. Panie, prosimy, abyś posłał nam swojego Ducha. Ducha miłości, Ducha Twojej obecności, Ducha Twojej wolności. Chcemy zapragnąć, Panie Jezu, doświadczyć Królestwa Bożego tutaj na tej adoracji. Uwielbiając Cię, oddając Tobie chwałę, oddając Tobie cześć. Prosimy, Panie Jezu, abyś posłał nam Ducha uwielbienia. Przyjdź, Duchu Święty, do każdego z nas. Duchu Święty, rozgość Cię. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Jesteś tym, który działa, tym, który przemienia, tym, który uwalnia, tym, który daje życie, tym, który oczyszcza.
ten, który przynosi owoce męki, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa do naszego życia. Tylko Ty, Duchu Święty, jesteś w stanie nam objawić Jezusa Chrystusa. To wszystko, co On uczynił, możemy doświadczyć je, Duchu Święty, dzięki Tobie. Dlatego, Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz do naszego życia. Rozgłoś się, Duchu Święty, w naszych sercach. Ty jesteś wielki, wspaniały, potężny. Pragniemy Cię, Duchu Święty. Potrzebujemy Cię, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Duchu Święty, potrzebujemy budować ten Kościół. Potrzebujemy Twoich darów, charyzmatów, Twojej mocy. Duchu mocy stąp do każdego z nas. Przyjdź, Panie, przez stawieństwo Maryi, przez niepokalane serce, przyjdź, Duchu Święty, do każdego. Każdego z nas. Duchu Święty, my odwołujemy się teraz do ran Jezusa Chrystusa. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Fizyczne, psychiczne, duchowe. Panie Jezu, oddajemy Tobie wszystkie traumatyczne doświadczenia, które mieliśmy w naszym życiu. Od dnia poczęcia do dzisiaj, Panie Jezu. Oddajemy Tobie to wszystko, Ty Duchu Święty, mocą ran Chrystusa, przez zasługi męki Chrystusa, uzdrawia wszystkie trudne, traumatyczne sytuację w naszym życiu. Proszę, Duchu Święty, abyś uzdrawiał wszelkie odrzucenie,
które jest w nas, wszelkie kompleksy, które mamy. Przyjdź, Duchu Święty, z wielką miłością. Odwołujemy się, Duchu Święty, do ran Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie, Duchu miłości. Przyjdź jako ogień wypalający, uwalniający i uzdrawiający. Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mej. Teraz do krwi Chrystusa i prosimy, Duchu Święty, abyś nas uwalniał z wszelkich chorób spowodowanych przez demony. Uwalniaj nas z wszelkich zniewoleń, z nikotynizmu, z palenia papierosów, z picia alkoholu. Proszę, Duchu Święty, abyś przez krew Chrystusa nas dzisiaj pouwalniał z tych wszystkich nałogów. Duch Święty, uwalniaj nas z wszelkiej pornografii, wszelkich grzechów nieczystych. Przyjdź, Duchu Święty, przez krew Chrystusa uwalniaj nas, oczyszczaj nasze serca. Spraw, abyśmy owocowali, abyśmy przynosili owoce świętości w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Przyjdź, Duchu Święty. Mocą świętego imienia Jezus, przedstawieństwo niepokonanej dziewicy, mocą Chrystusowego kapłaństwa związuje wszelkie duchy złe, które nas niepokoją. I tak związane odsyłam do stóp Chrystusowego krzyża. Potężny imię Jezus, bądź teraz w pełni uwolnieni i uzdrowieni. Duchu Święty, przyjdź. Uwalniaj. Uzdrawiaj. Oczyszczaj. Możesz teraz oddać Duchowi Świętemu to, z czym sobie nie radzisz. Może choroba fizyczna, psychiczna, może duchowa. Może brakuje Ci wiary. O wszystkim trzeba mówić Bogu, jak dziecko mówi swojemu ojcu. Duchu Święty, oddajemy Tobie nasze problemy. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie pójść dalej w relacji z Bogiem. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie postąpić dalej w świętość. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Panie Ożywicielu, ożywiaj nasze serca, ożywiaj naszą duszę. Przyjdź, Panie. Usłysz modlitwę grzesznika. Panie, wysłuchaj.
Panie Jezu Chryste, klękamy dzisiaj przed Tobą i prosimy, abyś odmienił nasze życie, uwolnił nas, uzdrowił, przemienił, oczyścił nasze serce. I Panie Jezu, prosimy, abyś też dotykał tego wszystkiego, co jest w naszym materialnym życiu słabe, grzeszne, nieudane, wszelkich niepowodzeń. Panie Jezu, oddajemy Tobie dzisiaj nasze długi finansowe. Oddajemy Tobie, Panie Jezu, pracę, w której sobie nie radzimy, relacje, z którymi sobie też nie potrafimy poradzić, z dziećmi, z wnukami, z mężem, z żoną. Panie Jezu, te relacje, które tworzymy w naszym codziennym życiu, Panie Jezu, prosimy, abyś o to wszystko się zatroszczył w swojej mądrości, w mądrości swojego ducha. Wiem, Panie Jezu, że jesteśmy cenni dla Ciebie. Nasze życie też jest cenne dla Ciebie. Ty jak dobry ojciec interesuje się tym, jak żyją jego dzieci. Czy są szczęśliwe? Czym się powodzi? Czym się życie udało? Chcę dzisiaj Tobie o tym wszystkim mówić, Panie Jezu. Co się nie udało? Co jest słabością? Co jest grzechem? Co potrzebuje Twojego błogosławieństwa? Przychodzimy, Panie Jezu, do Ciebie i wierzymy, że Ty jesteś w stanie zaradzić wszelkiej naszej biedzie. Bo jesteś dobry i wszechmocny. Dobry to znaczy, że chcesz szczęścia dla nas. I wszechmocny to znaczy, że wszystko możesz. Panie, przymnóż nam wiarę i pokaż nam drogę wyjścia z tych naszych różnych problemów i trudności. Pokazuj nam drogi wyjścia z tych różnych problemów i trudności. Bo w sposób cudowny przemień te nasze życie. Panie, oddajemy się Tobie dzisiaj. Bez reszty. Jezu, bądź uwielbiony. Zaprowadź mnie tam. Jezusa ogłasza moc Królestwa Bożego w naszym całym życiu, w sferze fizycznej, duchowej i sferze naszego ducha.
Panie, daj nam doświadczyć mocy Twojego Królestwa, w którym nie ma ani bólu, ani cierpienia, ani chorób, bo to wszystko nie jest Twoją wolą. Chwała Ci, Jezu. Bądź uwielbiony i wywyższony. Przyjdź, Panie, w moc swojego Ducha do każdego z nas. Uwalniaj nas, uzdrawiaj i przemieniaj. Panie, Ty wiesz, czym jesteśmy zniewoleni. Ty wiesz, co nam dolega. Ty, Panie, sam zatrosz się o swoje dzieci. Błogosławimy Cię, Jezu. Uwielbiamy i wywyższamy. Bóg jest zawsze między nami. Bóg jest zawsze blisko nas. On zna wszystkie Twoje rany. Przed Nim się nie schowasz. Bóg jest zawsze blisko przy nas. Możesz do Niego przyjść. Podarujmy chwilkę krzyż Pana Jezusa. Możemy się wpatrzeć w krzyż Pana Jezusa. Kiedy będziemy adorować krzyż, demony będą uciekały. Choroby będą przemieniane przez Pana Jezusa. Pokój będzie wracał, bo w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. W mocy Jego krwi jest nasze uwolnienie. Przez krótką chwilę wpatrujmy się w krzyż Pana Jezusa. Wierność do krzyż.
Módlmy się. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.